Na stronie kidrop.pl możecie zgarniać najnowsze gry za grosze, zdobywać fałdolce do Fortnite'a oraz brać udział w konkursach, gdzie za darmo możecie wygrywać nagrody. Z kodem Freepy dostajecie 2 zł na start. Siemano ludziska, ja jestem Freepy i witam was w nowej serii na kanale. W sumie to nie takie nowej, bo nagrywałem ją w wersji League of Legends, czyli gra jak. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony Tiffu. Ale przed startem odcinka prosiłbym was, żebyście wszyscy w tym momencie kliknęli łapkę w górę oraz zasubskrybowali mój kanał z dzwonkiem. A teraz już lecimy do odcinka. Turner Tenney, tak nazywa się Tiffu. 20-latek, urodzony 2 stycznia 1998 roku w Stanach Zjednoczonych. Profesjonalny gracz Fortnite, który gra w drużynie FaZe Clan. Streamuje on na Twitchu od 2015 roku. Zebrał on już tam do tego czasu prawie 3 800 000 obserwujących oraz ponad 57 milionów wyświetleń. Prowadzi on także kanał na YouTube, na którym zgromadził ponad 6 500 000 subskrypcji oraz prawie 400 milionów wyświetleń. Według Social Blade'a miesięcznie jego najmniejsze zarobki na samym YouTube wynoszą 18 000 dolarów, co po przeliczeniu na złotówki wychodzi prawie 70 000 złotych. Ustawienia i bindy Tiffu wyglądają w ten sposób. Rozdzielczość, na której gra, to 1920x1080. Lecz mówił, że gdyby nie streamował, to grałby na rozdzielczości 1600x1080, czyli na dokładnie takiej samej rozdzielczości, jakiej grał w H1Z1. Tiffu streamuje na 2 komputery, jego komputer do streamowania posiada takie oto podzespoły. Procesor Intel Core i9-9900K. Karta graficzna to GeForce GTX 1060, płyta główna OG Strix Z390 e-gaming, dysk SSD Samsung 850 EVO, wersja 500 GB, pamięć to dwie kości 8 GB od Corsaira, 2400 MHz. Jego komputer do streamowania jest wart około 7000 zł, w tym sam procesor kosztuje tyle co mój komputer, więc pozdrawiam. Komputer, na którym Tiffu gra, posiada procesor Intel Core i9-7900XE. Cena takiego procesora to wydatek ponad 9000 złotych. Karta graficzna 2x Asus GeForce GTX 1080 Ti. Płyta główna MSI X290 Gaming Pro Carbon. Pamięć to 4x G-Skill Tridents RGB Series 64 GB oraz jego obudowa Corsair Crystal Series 570X. Cały jego komputer gamingowy jest wart około 22 tysięcy złotych. Dwa boczne monitory Asus VGA2408QE, których Tiffu używa do czytania czatu oraz do innych tego typu rzeczy. Ich cena to 1000 zł za sztukę. Oraz jeden główny monitor Asus ROG Swift VGA258Q. Jest to monitor 144 Hz, jego czas reakcji to 1 milisekunda, cena takiego monitora to około 2,5 tysiąca złotych. Tiffu posiada także monitor 240 Hz, ma go w innym mieszkaniu, jego model jest nieznany. Krzesła, których używa Tiffu, to DX Racer OH DF73NC, jego cena to 1200 zł. Oraz krzesło firmy Maxnomic, którego modelu nie jestem w stanie wam podać. Klawiatura to Ducky One 2 Mini RGB LED 60%. Wersja bez klawiatury numerycznej i z brązowymi przyłącznikami. Cena to 375 zł. Lecz Tiffu używa do niej kolorowe nakładki w dwóch wersjach kolorystycznych. Jedna to Double Shot K-Cup Seat Joker, cena to 227 zł, a druga to Double Shot K-Cup Set Ultraviolet, cena także 227 zł. W opisie macie linki do zakupu całego jego sprzętu. Myszka to Final Mouse Air 50 wraz z kooperacją z Ninjo. Jej cena to ponad 330 zł. Premiera tej myszki odbyła się 1 grudnia, lecz streamerzy dostali ją przedpremierowo i nie mogli jej pokazywać na streamach. Tiffu tłumaczył, że zdjął sobie nakrycie od innej myszki i założył ją na tą myszkę. Mówi, że grał na niej bez niczyjej wiedzy. Link do myszki, jak i do każdego sprzętu macie w opisie.
Słuchawki, których używa Tifu, to Sennheiser HD660S, wersja czarna, nie są one gamingowe i są one kierowane stricte pod muzykę. Ich cena to ponad 1500 zł. Podkładka, której używa Tifu, to Glorious 3XL, która jest bardzo duża i to bardzo, bardzo duża. Cena takiej podkładki to około 160 zł. Mikrofon, którego używa Tifu, to Shure SM7B. Jego cena to około 1500 zł. Aktywator mikrofonu to CL-One Cloud Lifter 1. Kosztuje 560 zł. Używa go, by podpiąć go do swojego interfejsu audio. Behringer Xenix X1204. Jego cena to 800 zł. Kamerka Tifu to Logitech C922. Kamerkę tą używa bardzo duża ilość streamerów, ponieważ jak na swoją cenę, czyli 360 zł, jest mega dobra. Teraz zobaczycie najlepsze akcje Tifu, z których zasłynął i stał się dzięki nim popularny. I to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli materiał wam się spodobał, możecie zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem. Zostawiajcie łapki w górę, napiszcie w komentarzu, jakiego streamera albo youtubera chcecie zobaczyć w następnym odcinku tej serii. Wszystkie komentarze przeczytam. A ja się już z wami żegnam. Do następnego.